moje karate stało się moją medycyną. Ania Lewandowska była bardzo zaciętą zawodniczką. Ona była zawodniczką, która nigdy nie odpuszczała. Zaczynaliśmy od 2 osób, to kiedy odchodziłem, było 1000 klubów w Polsce. 600 medali na imprezach mistrzowskich. To jest wynik, którego nie osiągnął nikt na świecie. I to jest właśnie ta tajemnica tego sukcesu gospodarczego, że tam nie trzeba było się stać nad tymi ludźmi z przysłowiowym batem, tylko każdy się stara zrobić coś najlepszego w swoim życiu. Wiele osób chce zmienić swój tryb życia, chce schudnąć na przykład, chce zacząć dbać o zdrowie, ale mija miesiąc, może dwa, i już ta motywacja nam bardzo spada. To co zrobić z Pana doświadczenia, żeby tą motywację sobie utrzymać w długim terminie?